Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Farmix 2019, seria Polskie Gospodarstwo, odcinek 69. Dzisiaj nowy nabytek, bo mam 313 tysięcy, także trzeba coś kupić nowego. Także wchodzimy do sklepu, zdalnie oczywiście, prawie jak nauczanie, ale nie. No i kupujemy sobie tutaj John Deere'a, nie, na szartę. New Hollanda sobie kupujemy zapowiadanego. Obciążnikiem sobie walniemy, konfiguracja 3 taka. No i to chyba... Dobra, to wszystko. Dobra, i kup. Teraz widzimy do sklepu i kupujemy sobie się. Siewniki. I walniemy sobie... No nie, do tego co nie. Chociaż by pociągnął, no ale po co. Tego chorsza 9-metrowego sobie kupimy, kup, pronto. Mamy jeszcze 47 tysięcy, czyli mamy jeszcze kasę na jakieś pole. Takie pole jakieś... Nie, tu się nie opłaca. A co tam rośnie? No właśnie, że tam nic nie ma. Aha, dobra. To walniemy sobie tak. O. 7 i 8 pole. I będzie fajnie. Dobra, New Holland dawaj. No i dobra, i bierzemy tego New Hollanda i jedziemy siać. Oczywiście na ściernisko. Bo w poprzednim odcinku, jak wiecie, były żniwa. I głównie to z soi zarobiłem na tego New Hollanda. Znaczy no soi i rzepaku, tak? No bo sprzedałem wszystko, co miałem. Zabrane wszystko sprzedałem. I tam jeszcze sprzedałem mleka. Tam 4,5 tysiąca litrów. No to dało za te... za to chyba... A nie pamiętam ile było. Ale około 13 tysięcy jakoś tak. No i dobra, i... teraz to New Hollandem robotka będzie szła. 310 koni. Chyba większego sprzętu już nie potrzebuję. No walniemy sobie czas na 15, bo to odcinek. Niech sobie leci czas na 15. Jakby to teraz zrobić, no dobra, chyba sobie cofniemy pod te nasionka. No i teraz ta robotka będzie szła. A ja idę sobie zobaczyć na tym moje pole. Czy tu coś rośnie? Jęczmień i pszenica. Czyli to tak wygląda, no dobra. MK dzisiaj będę używał, bo będę tutaj te dwa pola łączył. Te pola będę łączył. I chyba tylko te dwa pola, bo już wszystko mam połączone, tak? No tak, te dwa pola i ogólnie te dwa co kupię, tak? No. To zanim pojedziemy sobie siać tym nabytkiem, to weźmiemy sobie M-kę, oczywiście John Deere'a, i będziemy sobie łączyć te pola. Tylko gdzie ja tą M-kę zostawiłem? Dobra, tutaj. 14 godzin ma, a głębo stoi tutaj, dobra. Ale tu jest syf na tym gospodarstwie. O jest, jaki tu jest syf. Ej, czemu podczepiłem owijarkę, a nie tego? A nie głębosza. Nie wiem. Dobra, także lecimy na pole numer... Najpierw tam co powiedziałem, 36-37 połączyć. Także grzejemy, szybciutko. No i tam, nawet nie planowałem tego nowego pola kupiłaś tam. Ogólnie nie planowałem nowych pól kupywać, no ale tak wyszło. Że miałem kasę, a nie miałem co z tą kasą zrobić, a na koncie nie chciałem się trzymać, no bo... Ale to stwierdziłem, że sobie wydam kasę. Na pole. Bo czemu by nie? Czy tutaj będziemy siać? Nie wiem, nie wiem. Zastanawiałem się nad tą drogą, czy tutaj zlikwidować ją. A czy nie tą, tylko tamtą, co jest tam z przodu. Czy ją zlikwidować, czy lepiej zostawić. W zasadzie to by można było, tak? No bo ja tędy i tak nie jeżdżę. Zawsze to sobie tam zyskam, tam 4 metry więcej pola. A pocisnę tą drogę też, a co to? Będę miał większe pole. To raz, a dwa, że będę miał więcej kasy wtedy z tego. Dobra. I Ctrl W. Lecimy sobie na nawigację tutaj, żeby ładnie, równiutko było.
Czy on chyba na 9 metrów nastawiony, tak? Czy na ile? Na 8. Od siewnika zostało. No i dobra, i gitara. No i powiększone pole, powiększone. Taka robotka to jo! A teraz to trzeba powiększyć te pola, no bo... Przecież nie będę tutaj takich malutkich pól zostawiał, tak? Pojedyncze, każde co inne. No i dobra, wszystko mam zebrane, o mogę tak na głowę pokazać. Skład gleby, nie, skład gleby nie. Tak o. O, moje pola są wszystkie pozbierane. No i tutaj... No tam trzeba połączyć tą miedzę i tam się przesieje na tej 7 i 8. No potem 5 i 6 kupi, to się połączy z tym i będzie kop. No i dobra, jest wpadany stąd. 35 jest dobrze zrobiony. No i spadamy stąd na tą 7 i 8, tam zobaczcie co tam się da się powiększyć. No raczej nic, tylko tam miedzę przerąbać. Ale to też zawsze coś będzie dodatkowe. Już nie będę miał dwóch małych, tylko takie troszeczkę większe pole. To też jest fajne. A ta droga nie należy do mnie. No ale ta droga już należy, ale nie będę jej orał na razie. Bo ona mi się przyda jeszcze. Ona mi się ta droga jeszcze przyda. No czas na 15 to chociaż od razu krowy się będę rozmawiać, bo mamy 23 godziny jeszcze do nowej krowy. Trochę tego temeru będę wpieprzać i słomy. Chociaż będzie schodzić, to przecież tą belkę się skończę. Bo tam 700 kg zostało w tej belce. Chyba wczoraj powinna zajść ta belka. No i dobra, bo ja chcę zobaczyć ile z tego gospodarstwa da się kasy wyciągnąć. No ale trochę na pewno. Obora po PGE. No i dobra, i lecimy sobie na gospodarstwo, już mamy powiększone. Coś tego nie było ogólnie w planie, ale jak się stwierdziłem, że skoro i tak mam cały odcinek siać, a bez sensu, a M-ka by miała stać w miejscu tylko, a wiedziałem, że mam zrobioną tą, a wiedziałem, że mam zrobione żniwa wszędzie, w sensie zebrane, o może tak, nie zrobione żniwa, tylko zebrane. Dobra, koszpę się nie buguje, to najważniejsze. Teraz gdzie by tu pojechać siać? A chyba to duże pojadę, tam największe siać. Ogólnie chciałem tutaj siać, ale... Ale pojadę chyba tam sobie zasiać. I weźmiemy sobie tam... Owiec. Owiec sobie walniemy. Tak, owiec sobie walniemy, dobrze strzeliście. Owiec jest nawet w cenie, bo jest 1800 teraz. No, rzepak za 2200 poszedł. No dobra, jak sieje od tamtej strony wszystko, nie od tamtej. No i to jest typowo bez orka, no bo prosto w ściernisko, nie? Nawet dobrze się ustawiłem. Także dobrze, podoba mi się to i ogień. Nawozi to czy nie nawozi? Musi. Nie rozajera się, tylko nawożenie. Tak, nawozi, to dobrze. O, tutaj będę musiał dowodować ten kawałek, tutaj. 2, 3, 4 pola będę się rozwapnować. Nie, no teraz tym 9-metrowym ta robotka będzie szła siewnikiem. Jeszcze jak będę miał teraz... Mam jeszcze ten mój 8-metrowy. Także jak będę chciał bardzo mocno szybko siebie ogarnąć, to ja sobie będę tą 9 siała, 8 a tego. A M-kę sobie puszczę na inne pole, tak? I chyba tak sobie zrobię, wiecie? Że M-kę sobie puszczę na jakieś pole, żeby siała. No bo ja i tak będę musiał wszystko zasiać. Także jakby nie tracić czasu. No to dojadę sobie tam na tamten koniec pola i sobie puszczę M-kę i sobie sieję tam może 9. A może tutaj go puszczę, tutaj, albo puszczę go gdzieś tutaj na tym dużym polu. Może na tym dużym polu go puszczę, nie wiem. Zobaczę. O, jeszcze 600 kg zostało, także luz. No i dobra, jednak puszczę tą M-kę, niech też robota robi, a nie stoi w miejscu. Niech też się weźmie do robotki. Stać nie wolno. Dobra, może soję siać.
Jak masz soję już wybraną, to siej. Tylko trzeba po prostu ci dosypać na łozu i na nasion. No i dobra. Jak to tam wygląda? Dobra, jeszcze sobie dotankuję paliwa, żeby nie było. Jeszcze sobie emeczkę naprawię przy okazji. Wiem, trochę kasy poszło na to, ale skoro ma pracować, to niech pracuje, tak? No może też i tak, no. To było tak, że bociana. Nie, no. To było tak, że już mamy 12 minut, nie wiem jakim cudem. Ale tylko chwilę z głęboszem tam pojeździłem i co? No, taranowy nabytek to można zrobić 40 minut po godzinie. Dobra, zrobimy sobie tak i paskami sobie nastawimy go. Będzie sobie tutaj siał kolega. Soję. Może pół pola zasieje przez cały odcinek. Nie wiem, nie wiem. Idę do Newfoundlanda. A, jest dech. No i dobra, i pal maszynę i lecimy. Trzeba siać ten owies. No, w tym sezonie postanowiłem więcej upraw zasiać. Czyli będzie owies, no, wspomniana soja. Będzie owies, soja, oczywiście rzepak na jakimś polu. Tutaj gdzieś będzie rzepak, nie wiem jeszcze gdzie. Rzepak i jeszcze postaram się pszenicę gdzieś upchać. A żeby te sezony tak różnorodnie były, tak, że zrobimy sobie nawet może i prasowanie w jakimś odcinku. Bo słoma jest za 140, także kozak. Jak w ósemeczkę się zawiniemy. W zasadzie to ja się przetnę, bo mam taki dobry ziemnik, że ja mogę się przeciąć. Znaczy, no nie tyle, że dobry, tylko że mam po prostu nawigację, to mogę się przeciąć, tak? Także się przytnę. Będę miał po prostu łatwiej trochę zawijać. Niż tak o. Niż co pasek się zawijać w miejscu. Góry pokonałem, krzaki obsiałem. No i dobra. Krzaki będą objechane, to już będzie też inaczej się siało. Dużo lepiej. Bo jeszcze jak te pola będą dodatkowe, dokładane tutaj ze sezonu, to już w ogóle będzie fajnie. Już będzie się fajnie długie paski robić. A ja lubię długie paski robić. Tak jak lubię nagrywać na multi odcinki. Z banem. No ale to. Do tego jeszcze trochę muszę poczekać, zanim skończę tą serię. Chociaż fajnie mi się gra na tej serii, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, że fajnie, że źle mi się gra, no bo fajnie mi się gra, no ale wiecie, no. Po prostu też trzeba skończyć, żeby mogła inna jakaś seria wejść na to, fajniejsza, ciekawsza. Czyli no może nie tyle co ciekawsza, ale żeby mogła inna seria wejść tak na to miejsce. Dobra, i dzisiaj. Tutaj zapomniałem o tym, że on zarąbię. Znaczy, no wiedziałem, ale myślałem, że jednak się zawinie, ale wyszło inaczej. Dobra, dawaj, New Holland, siejemy. No tego kurde pola się nie zasiejemy w takim tempie. No tak, żeby on tam, jak on tam już wyjedzie z tego kawałka tam, to już wtedy mu będzie szło, tak? To już wtedy będzie szło. No i jeszcze ten przejazd i będzie zasiany, także kozak. Jeszcze jeden przejazd będę musiał tutaj zrobić i będzie zasiane. Będą te krzaczki zasiane. Także kozacko, kozacko. Ja sobie tutaj walnę od razu poprzecznik od tych krzaczków. No, żeby potem tutaj nie kombinować. A raz, a dwa, czy to raz, a dwa, że mi pomoże po prostu ten poprzeczniaczek. Że nie będę musiał tak cudować koło tych krzaków, tak blisko kręcić. No, a tylko cyki, opuszczamy i lecimy dalej, tak? W drugą stronę kręć mordo. Czekaj, bo ty tak się nie złamiesz, tak bym musiał. A ten znowu tam zarył. No ale dobra, już widzę, że już nie będzie rył. Już widzę, że teraz się będzie wykręcał. No, a także jak już się będziemy. Wykręca to już będzie szło. Teraz już będzie szło, robotka. Bo już nie będzie haczył o ten taki murek. Tam. Chłopów już nie będzie haczył, to już będzie dobrze. No i tu zostanie tylko jeszcze ten przejazd potem.
Znaczy mi w zasadzie. No tam od krzaku przejadę, wtedy tutaj się zasieje, cyk i będzie elegancko. Pustka będzie dobrze. Porsche Pronto 9DC. No i powoli sobie się jemy, no. Wszystko da radę. Cieszę się, że wreszcie mam nowy jakiś nabytek, no bo będę wreszcie sobie urozmaicać odcinki, że będę mógł sobie raz New Holander jechać na jakąś robotę, a raz będę mógł jechać sobie John Deere'em, tak? Te odcinki będą ciekawsze. Bo będzie raz John Deere, raz New Holander na odcinku. A może będzie tak jak w tym odcinku, że będą razem. A może będę miał taką robotę, że będą razem. No właśnie nie wiem, czy robić sobie po jednej robocie na odcinku, czy lepiej po dwie. No, lepiej chyba po dwie, tak? Bo wtedy będzie ciekawsze, bo tak powiedzmy, że 15 minut sobie posiał New Holander, nie? I potem 15 minut coś innego John Deere'em porobić. Taki system by był najlepszy. No i dobra, cyk i lecimy. Siejemy to, zaraz będzie zasiane w zasadzie. Znaczy no tym to już widać. Robotka, że idzie. No. Znaczy no teoretycznie to jest tylko metr więcej od tamtego siewnika, no ale zawsze to już ten metr więcej, tak? Czyli ja zrobię 8 przejazdów, no to mam jeden darmowy przejazd tamtym siewnikiem, tak? No tak, że to tak będzie wyglądać. Ale niech on sobie tam sieje spokojnie. Mamy czas. Znaczy no. Tutaj ten ruch trochę bardziej dosiać trzeba, o. Nie wiem, czy by wziął. Znaczy wziąć może by wziął, no. Pani, nie złamiesz się tak, pan. Do tyłu. Dawaj teraz do przodu. No i V i lecimy. No i tu do krzaków mamy dosiane elegancko. Wszystko ładnie, pięknie z tamtej strony będzie można poprzeczniaczek robić. No i teraz lecimy na dół, jeszcze raz wjeżdżamy. No i teraz te krzaki będą obsiane, to jak już są obsiane, o to teraz już pójdzie robotka. Zobaczymy jak tam John Deere. No nawet mu tam idzie, widzę. No już prawie pół pola zasiał. Także dobrze, dobrze, dobrze. Kozacko mu tam idzie, z tego co widzę. Wyłącz. Powiedz, że tam na polu nic nie urosło. A, urosło już kawałek. Ale zrąbałem. I kurde, coś mi tutaj się zielono zrobiło. A tu ławiec wyszedł. Zapomniałem tego wyłączyć, tą opcję. Zapomniałem o tym w ogóle. Nie wiem, jak to się stało. Jak to się stanęło, że ja zapomniałem tego wyłączyć? Ciul go wie. A tam dalej pisze, co stało. Oj, tutaj się rzepak zrobił, kozak. Jaki przypał, nie? No przypał, no bo co innego. 2, 3. Tak. 3,5 przejazdu tutaj jest. No dobra, to przejadę się na pusto, tak o. Tylko tych drzew tam odjeść. Tam pod samym drzewa to tam niesie, było wyrąbane. Jaki przypał. Chłopca zapomniał wyłączyć tam wzrosty roślin. To pole, tą trawę też trzeba będzie kupić kiedyś. W najbliższym czasie, żeby tutaj jeszcze to pole powiększało, tak? Aby już hektary się zgadzały. Takie większe pola się lepiej robi niż takie malutkie. No widać tam ładnie, że soja już przybywa na polu. Takie większe pola zawsze się lepiej robiło, tak? Takie jak to fajnie by było pole tutaj siew na takim polu. O gdyby to nie te książki, to też inaczej by przeszło. A tak to pole kozak.
No, na końcu serii standardowo, tak jak na każdej będę chyba robił, może będziemy się wszystko soją, tak? Żeby zobaczyć, ile zbierzemy ton, to raz, a dwa, ile kasy, tak? Ile kasy z tego będzie? Wtedy będzie wiadomo, ile nasza gospodarka by była warta. Bo sprzętu trochę jest tutaj. Nie powiem, że nie, no bo troszeczkę jest. Jeszcze 19 godzin będzie nowa krowa. Że fajnie, fajnie. No, czyli jutro będzie nowa krówka z tego, co widzę. Dobra, bez navigation lecę, bo po co? Nakładki będą jak chuj. Tutaj trochę TMR ucieka już, także zjedzone jest. A także rano się dostrójkę tam na spokojnie. No i dobra, jest 15:46. 45 dokładnie, no ale ja to na szczęście nagrywam sobie w sobotę, także dzień prędzej. Jeszcze przydałoby mi się zaraz iść na ten. Na co? Na timelapse'a chcę nagrać. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciało. Czyli w zasadzie to nie, no to ja chyba już bym sobie zszedł z kompa. Ja bym sobie zszedł z kompa i bym sobie poszedł na to trochę. No wtedy o tej 19 bym wlazł na kompa sobie, żeby na streama zrobić, tak? No dobra, kolejne pole jedzie wsiać. A te drzewka to... Tutaj po bawełnie trochę przejedziemy. Nic się nie stanie. I dobra, i siejemy sobie ten łowiec. A tu polecimy sobie bez nawigacji, bo ile można na nawigacji robić. A widzę, że on tam prawie całe pole co sieje. Także kozacko, kozacko. No czyli jednak ten ziemnik drugi się przydał. Bo ja sobie mogę tutaj obsiewać ciągle te pola, a tam mogę sobie pracownika puszczyć, bo to moje największe pola, tak? A, tu znowu sąsiad soję zasiał. Dobra, dobrze wiedzieć. No spokojnie, to pole będzie moje za niedługo. Czy nie za niedługo? No nie wiem kiedy, no ale kiedyś będzie moje. Zrobimy sobie na dwa poprzeczniaki, bo tu to taka skorpa, to lepiej na dwa sobie zrobić. Teraz, że ja będę miał więcej do nawrotu miejsca, a dwa, że... No, że będzie to bardziej lepiej wyglądać. Bardziej lepiej wyglądać, no dalej. Można i tak, nie. Tu kolejna bawełna. Ja nie wiem, co te sąsiady. Chyba jakiś biznes bawełniany. Obczaili, że ciągle tyle bawełny sieje. Tutaj aż tak nie chcę tutaj w tą miedzę tutaj siać. No ja wiem, ja sobie muszę przeleciałem, no ale nie chcę aż tak bardzo napierać na tą miedzę. Z tego względu, że czasem jakby tu. O! Właśnie zastanawiałem się, czy przyzwonię w ten słup, czy nie przyzwonię, ale jednak przyzwonię. Dobra, objedziemy sobie go naokoło ładnie. Żeby nie było, objedziemy sobie go całego, nawet tak o pojadę. Teraz pojadę sobie tędy i będę miał tutaj dwa krótsze przejazdy na koniec i gitara. No i kolejne pole zasiane, no. Czekaj, 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 bo mnie tam gdzieś John Deere zginął, tylko nie idzie. A tu co? Aha, bo on do końca dojechał, dobra. On chciał zawrócić, a tu już nie ma gdzie zawrócić. Dobra, to zostawię ten kawałek na razie. Puszczę go teraz w drugą stronę, niech sieje. Dobra, puszczę w tą stronę, niech sieje. I będzie dobrze, zobaczycie. Ja wam mówię, będzie dobrze. Ale podoba mi się w tej serii, że jak kupię jakiś ciąg, jak zrobię żniwa, to mam tyle kasy i że mogę tyle pól kupić, nie? No bo te pola są takie, no nie są takie najdroższe. No i dobra, i lecimy sobie na 36-37 zasiać. I wtedy tam skończymy, bo to będzie 36 minut około. Znaczy, no nie wiem, czy tam 10 minut będę siał. No, tylko że tam będzie więcej kręcenia, także. To tak na jedno wyjdzie. A jakby na drugie pole tam wyjechał, to ja bym się tam nie złościł, tam jakby na drugim polu siadł. No bo to tam i tak będzie soja na tym drugim polu. Nie staram się tak koło siebie. Tutaj jeszcze może 35 soje walne tym. O, w sumie osa wystarczy i będę sobie zmienił nasiona tutaj na rzepak. Zresztą na jednym polu najwyżej zwalniemy rzepak po rzepaku, no trudno. O, tu nawet na 9 metrów było. Czy w zasadzie to tak na 8 gdzieś jakoś. Mniej więcej. Dobra, złapiesz, złapiesz.
Dobra, także po tych krzakach tam jeszcze to pojadę tak sobie najpierw. No, minus $49 pensje pracowników. Dobra, widzę, że on tam już powoli nie ogarnie tego pola. Także ja sobie to skończę poza odcinkiem, ciać. A ciebie mordeczko puszczę. Tutaj za drogę, niech się. Niech się. Widzę, że tam już nie zaczęła się ogarniać powoli, już. Tak, ja od nowa go puszczę, bo miał prawą, wtedy miał lewą, teraz ma prawą, czyli od nowa sobie go puszczę, żeby ładnie tutaj miał zrobione to. No i kozacko. No sobie tu od razu poleciłem 35 zasiad szybko. No tutaj dwa przejazdy i zasiane, także 35 kocham z tego względu. No, że tu wjeżdżam, opuszczam się, jak dwa razy przejadę tutaj po długości i mam zrobiony, tak? I tutaj tam ten klina, to tam, ta, a czy tam ten, takie wcięcie, to też tam te 2-3 razy zrobię. I jest wszystko fajnie. Jest fajnie, fajnie. Tylko ja tu nigdy nie wiem, jak na tym polu zakręcić tutaj z tyłu. Ale tak chyba, jak robię tak jak teraz, taki jest chyba najlepszy sposób, żeby zawinąć. No i ładnie do rogu, ładnie zasiany. Także lecimy. Także nakładki tam wyjdą, to tam już mnie nie interesuje. Ważne, że zasiany. Ja najczęściej robię wszystko tak jak teraz tutaj widzicie. No, że tak w kółeczko sobie to sieje po prostu. Czyli nie ważne, czy sieje, czy uprawiam. Staram się wszystko robić to w kółeczko tutaj. No bo robię te dwa kółeczka, jak widzicie, o, i mam zasiany. Wtedy mogę zrobić sobie tak, o. O, już mogę sobie lecieć od razu na nawigacji ładnie. Także 35 zasiane. Do listy hektarów będzie doliczone. No, 502 godziny już są na tym. Na farmingu. Wbite, także jest kozak. Tutaj sobie walniemy jeszcze poprzeczniaczka. Aby było ładnie, równiutko. No i tutaj sobie walniemy na nawigację już przejazd. No i siejemy sobie już powoli. No będzie te 37 minut. No tu 4 minutki teraz 2 zejdzie, ale to będzie trochę kręcenia, także to też trochę będzie inaczej. Dobra, ten tam widzę, że ładnie napiera. Jak ładnie napierasz, to dobrze. Tutaj cię przestawimy już. Żebyś ty siał w drugą stronę, bo chodziło mi o to, żebyś ty tylko poprzeczniak zrobił na 2 razy. Na 3. Znaczy na 3 najlepiej, no bo wtedy będzie no chłopak więcej do nawracania miejsca. Mogę od razu go na tamto pole puścić, ale wolałem, żeby to mi zasiał. A ten kawałek to już sobie sam dosieje. Może to tam nie problem. Mamże, że... No i teraz to siewy na odcinku można robić. Ja tam tego puszczam na pracowniku. Na takim w miarę prostym polu, a ja te bardziej krzywe mogę siać. Dobra, i zrobimy sobie tak, o. Tutaj nawigacja, cyk. A cofniemy sobie elegancko na nawigacji, a czemu nie? I cyk, opuszczamy i lecimy. Porsche. Pronto. Kozak zestaw. Także teraz wiepsy myślę, że będą duże na tym odcinku, jak nowy zestaw. Zawsze nowe nawetki robiły dużo wiepsów. Tutaj nie, tutaj nie. Tutaj sobie jedziemy. No i widzę, że tu jeszcze kółeczko i będzie zasiane. Także dzięki nawigacji przynajmniej mogę. Wiem, ile mi zostało przejazdu do końca pola. No i dobra, ten dobra stronę leci, to dobrze. No i tak to wygląda, bezorkowy się w tego owsa. To ten silnik jest główny, żeby bezorkowo leci, tak? Ale kto powiedział, że po orce nie można nim wziąć. No i dobra. 36 minut, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, odsłuchajcie mi kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. No, a w kolejnym odcinku 70 zobaczymy się już na... Może się na kosy sobie zrobimy.
Nie ma. Właśnie nie wiem, co będę w kolejnym odcinku robił, ale to zobaczycie. Skoro w tym były siewy, no to teoretycznie by w kolejne wypadały żniwa jakieś, tak? No ale dopiero miałem odcinek temu żniwa, także coś może wykombinuję jeszcze. A może nawozy zrobię? Bo dawno nie było na kanale nawozy i kontrakty, o coś takiego. O to może można zrobić, no. No i wtedy z tych nawozów to bym, tych kontraktów będę miał pieniążki, żeby robić kolejne nowe pola, kupywać. No i dobra, także ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, polecajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. 37 minut, także do następnego odcinka, na razie.